Dzisiaj jeszcze pochmurnie i deszczowo, ale czeka nas poprawa pogody. W najbliższych dniach więcej słońca i wyższe temperatury. Karolina Gierat, zapraszam na prognozę pogody. Deszcz popada przeważnie na południowym wschodzie kraju. Opady pojawią się w Małopolsce, a także na Podkarpaciu, ale także na Śląsku i na Lubelszczyźnie. W pozostałych regionach rozpogodzenia. Termometry wskażą od 15 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce, 19 w Toruniu do 21 w Zielonej Górze. W strefie opadów chłodniej. Niestety pogoda będzie niekorzystnie wpływała na nasze samopoczucie. Będzie wiał północny, umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne zacznie rosnąć. W stolicy w południe wyniesie 1010 hektopaskali. Jutro poprawa pogody i wyższe temperatury. Lokalny i przelotny deszcz pojawi się od Mazur po Podlasie, na wschodzie, a także miejscami w górach. Na pozostałym obszarze bez opadów i słońce. Temperatura maksymalna od 14 stopni na Podkarpaciu do 22 w Szczecinie, w Poznaniu i w Zielonej Górze. Dziękuję i do zobaczenia.